Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 2.0, komentarze partii, komentarze ruchów. Gram na 10 minut i te ruchy komentuję, oczywiście też swoje plany. Zaczynałem z rankingu 400, moim planem jest dojść do minimum 2400, zobaczymy jak to się ułoży. Póki co jest 2100 ponad, więc jest ok. Szukamy sobie już przeciwnika na 10 minut. Z góry dziękuję oczywiście za łapki w górę oraz komentarze. To super pozycjonuje filmy na YouTubie. Dziękuję bardzo. Lecimy z tematem. Tutaj popijam sobie oczywiście kawkę. Mamy posunięcie E4. A może skoczek C6. Jeszcze raz sobie zagramy. Zobaczymy jak zawodnik z takim rankingiem no sobie poradzi po tym posunięciu. Czy go zaskoczymy? Czasami się zaskoczymy. No i po E4, skoczek F3, gram sobie posunięcie D5, jeżeli wybicie, to wybicie. I zobaczymy, jaka będzie reakcja. Czy pójdzie skoczek, czy pójdzie pionek. Tak, i hetman sobie zagrywa na H5 od razu. Jeżeli przeciwnik gońcem, to oczywiście goniec idzie sobie na G4. Przepraszam najmocniej. Tutaj po H3 nie muszę tym gońcem nigdzie się ruszać. Póki co gram sobie, tutaj sobie gram chyba skoczkiem. Tak, tutaj sobie gram skoczkiem, dlatego że mogę sobie na to pozwolić. Jeżeli jest bicie tutaj, no to oczywiście wieża ginie. Jeżeli zrobi przeciwnik roszadę, bardzo dyskusyjna sprawa. Chyba trzeba zbić tutaj pionka na H3. Już się to pojawiało tutaj w tych moich partiach, dwóch bodajże, taka akcja. Zobaczymy, ale na pewno jest, jedno jest pewne, przeciwnik jest zaskoczony. Gra w miarę szybko oczywiście, ale jest zaskoczony i to jest ten plus. Tutaj pozwolicie, że sobie łyknę jeszcze kawkę. Ok, no i trzeba zbić na H3. Znaczy trzeba, no pewnie trzeba. No i trzeba zbić tutaj na hetmanem na H3. I plan jest taki, żeby atakować tego króla. Poprzez ruch E6. Dokładnie. Chcemy dojść do ruchu goniec D6. W ogóle bardzo częsta reakcja widzę przeciwników. Ok, goniec G4. Wiadomo, że nie mogę zbić, bo zbiję hetman i się problemy rozwiążą. Gram hetmanem na H4. Cały czas grożę teraz takim ruchem. O właśnie, goniec D6. Teraz grożę tutaj, a potem wisi goniec. Wiecie co? Czy to nie jest przegrana już pozycja białych? Po raz kolejny przeciwnik się dał złapać chyba tutaj na proste rzeczy, ale dobra, jest F4, w porządku, to nie jest jeszcze tak, że to już jest easy, bo jeszcze nie. Zastanawiam się teraz, czy nie zagrać tu, goniec odejdzie i wieża tutaj, żeby zagrać tu. To może być za wolne, może taki ruch jak G5, tylko że coś mi tutaj troszeczkę coś nie pasuje. Dobra, muszę się chwilę zastanowić, bo jeszcze jest opcja zagrania gońcem, tylko że król się oczywiście chowa, ale nie szkodzi. Trzeba grać ostro. Wiecie co? Wywierajmy presję na przeciwniku. G5 gram, dlatego że... Aha, już wiem o co chodzi. Hetman A1 mógł chyba zagrać. Skoczek E4, to też ta reakcja oczywiście jest jasna. Tutaj to wybije, pionek wybije. Długa roszada się szykuje, tylko że z drugiej strony może lepiej wziąć tutaj. Wezmę pionka, dlatego że wieża na G8 może za chwilę zagrać. Jeszcze muszę uważać bardzo na ruch hetman E1. Znaczy, uważać muszę z tego względu, że... że hetman tu będzie chciał wymienić się. Teraz myślę, czy wieża G8, żeby tutaj przytrzymać gońca i już hetman nie będzie mógł zagrać tu, bo wrzucę strzała, czy zrobić roszadę, on wybije, ja wybiję wieżą, no i on zagra tu. No dalej będzie taka ciekawa pozycja, skomplikowana, bardzo złożona, ale z drugiej strony jak zagram tak, to od razu będzie atak. Mogę też spróbować tutaj dać szach, ale to chyba za wiele nie da. Wieża G8. On tu.
Mogę wybić, czy po prostu zrobić roszadę? Roszadę, on tu. Dobra, wieża G8, trzeba atakować. Trzeba wywierać presję. Bo to mi się chyba bardziej podoba. Dlatego, że robię długą. I tutaj będę chciał wybić oczywiście. Jeżeli tutaj zagra hetman, a może zagrać. A, i czegoś nie dopatrzyłem chyba. Ten ruch. No właśnie, on schodzi ze związania i od razu chce wymienić hetmany. Dwie figury mniej na ten moment, ale właśnie nie dopatrzyłem jednej rzeczy, że jak on zagra tak i ja zbiję tu, on zbije, ja zbiję, on może się zasłonić po prostu hetmanem. I o tym mi się zapomniało niestety. Będę miał troszkę figur mniej. No to będzie problem, jak on zagra tu hetmanem jednak. Może warto było po prostu wybić tego pionka. No, pewnie tak. Hetman F3, to dał jakiś tutaj przeciwnik szansę. Tu bodajże wieżą czy pionkiem mimo wszystko. Muszę się zastanowić, bo jeszcze tutaj jest opcja. Wygląda to dosyć ciekawie. Szkoda, że nie mam gońca. Trochę powymieniał figur i słusznie zresztą. Ha, taki ruch się szykuje. Dobrze. Jeżeli zagram tak, to on mi zagra gońcem tu. Tego gońca trzeba zbić. Tylko pytanie czym? Chyba zbiję to w ogóle pionkiem. Jeszcze raz, wieżą. Wieżą chyba nie. Muszę mieć koordynację z wieżami. A jak skoczek stanie na E5, to też będzie bronił tego pionka przy okazji. Zbijamy tu pionkiem. Król się schował. O proszę. To teraz skoczkę. Skoczkiem na E5. Skoczek E5 stoi świetnie. Bo jak hetman zagra tutaj, to ja wieżą mogę zbić. Hetman ewentualnie może dać szacha i ucieknę królem. Dobra. Bicie pionkiem było dobrą decyzją. To podstawił gość. Zbijam tu. Podstawił figurę. No i to jest wywieranie presji, słuchajcie. Udało się. Wszystko się pięknie złożyło. Teraz mamy przewagę. Przewagę dwóch pionków, po prostu. To jest wygrana pozycja. Atakowaliśmy. Ciężej się było bronić. No, biorę kolejnego pionka, więc już zobaczcie, skoczek z E5 zrobił taką karierę teraz. No, wygląda to bardzo dobrze. No, przeciwnik poddał. Okej, świetnie, no cóż, te pułapeczki wyszły, aczkolwiek to nie jest chyba do końca poprawny debiut, tak mi się wydaje, ale na zaskoczenie, zobaczcie, w takich szachach szybkich, szczególnie w internecie, działa to dobrze. No dobra, lecimy dalej, szukamy sobie kolejnego przeciwnika na 10 minut. Kawka musi być, gdyż nagrywam odcinek z rana. Koniecznie kawka. Dobra kawa pobudza. Kiedyś kawy nie lubiłem, teraz kawę uwielbiam. Taką zwykłą kawę bez niczego, bez żadnych dodatków. Ale to już na temat kawy. Po 2.130 mamy. Po 2.130. No dobrze, no to zagrajmy w takim razie obronę sycylijską. Niech będzie ruch C5. Zobaczymy, jaki debiut tutaj przeciwnik wybierze. C3. Szybkie C3. OK. No to skoczek na F6 z atakiem na pionka. To jest takie trochę też wymuszenie tego, żeby zagrać E5. Teoria debiutu. Jeżeli tak, to skoczek tu, D4, zbijamy i dalej będziemy walczyć o centrum, podrywać to centrum. Oczywiście to sprawa jest bardzo normalna i w tej sytuacji przeciwnik D4, dokładnie tutaj zbijamy. No bicie hetmanem chyba też istnieje. Skoczek oczywiście tak, tutaj gram sobie skoczkiem.
na C6, więc pionek będzie musiał odbić i potem zagram sobie. Nie, skoczek C6, tak chyba zwykle nie grałem. Znaczy to jest ok, posunięcie. Goniec C4, dobra, on czeka na to, aż ja tutaj wybiję i dam mu tutaj więcej przestrzeni. Chyba D5, tak mi się wydaje, że D5 może być dobrym posunięciem. W przelocie, ok, hetman zbija. Podoba mi się pozycja. Bardzo mi się podoba. Teraz muszę uważać, bo jak zagram tu, to on mi kopnie tu. Ja tu i on skoczkiem i zbije mi gońca, więc... A bardzo mi się chce tego gońca wyprowadzić. Nie chcę takiego ruchu grać za bardzo, ale może goniec F5, tak po prostu. Gońca wyprowadzę sobie na F5. Dlaczego by nie? Pozycja czarna mi się bardzo podoba. Taki ruch będzie kombinowany. Ok. Pytanie, czy nie można zrobić długiej roszady. No to są już takie rzeczy nieco skomplikowane. Wydaje mi się, że mogę. Zrobię. Tak czuję, więc zrobię. No trzeba trochę mieszać w pozycji. Jeżeli tak, to oczywiście zaplanowałem sobie hetman C5. Będę atakował skoczka. Ten skoczek będzie musiał tutaj raczej wybić albo drugi. Będę mógł odbić. Jeżeli tu jest szach, to zawsze król B8. Skoczek na końcu wybija i gram E5. Jestem w domu, chociaż hetman F3 i będzie mi atakował gońca. To też jest, powiedzmy, mały problem, ale odejdę sobie tutaj. Dobra, on zagrał zupełnie inaczej. Wybił tutaj, ale czy ja nie mogę tak po prostu? Troszkę mi się nie podoba, że ja tutaj chcę za szybko coś wybić, ale nie, zagram sobie jednak chyba E6. E6 wydaje się solidniejsze, dlatego że już goniec będzie grał. Tu jest podpórka, a tego pionka nie muszę przecież od razu zbijać. Poza tym jest długa roszada, więc tutaj należy też pamiętać o rozwoju figur, żeby przeciwnik nie zrobił krzywdy. E6. Oczywiście można by było rozważać agresywniejsze posunięcia. Dobra, jest goniec E3, chyba A6. Chociaż z drugiej strony król B8 mi się też podoba. Albo po prostu skoczek D5. Skoczek D5 mi się podoba. Zagram w ten sposób. Ja wiem, że puszczam tego skoczka. Tutaj królem na B8 zejść muszę od razu, żeby ten skoczek miał swobodę gry. Jeżeli tutaj skoczek zagra na B5, to odejdę po prostu hetmanem. Tutaj myślę, że A6, chociaż trzeba też to rozważyć porządnie. A może taki ruch po prostu. No tak, tutaj trzeba trochę pokombinować. Taki ruch też jest ciekawy. Albo w ogóle taki. Goniec tu będzie miał opcję, chociaż puszczam skoczka. No właśnie, właśnie. Chociaż tutaj też jest ciekawe zagranie. Bardzo dużo możliwości, to jest fajne. Wydaje mi się, że taki ruch jest ciekawy, bo to może nieco wymusić wymianę. Tak zrobimy. Skoczek F4. Bo jeżeli hetman sobie odejdzie, na przykład tu, to mam opcję wejścia skoczkiem tak. Oczywiście ja potem sobie mogę fajnie wyjść, ale już staram się przeciwnika tutaj nieco zaskoczyć. No zobaczymy, czy to się w ogóle uda, ale wydaje mi się, że jest ok, jeśli chodzi o pozycję. No, takie można powiedzieć troszkę szachy teraz się dzieją, takie klasyczne. Więcej myślenia niż wykutych wariantów. O, tego to w ogóle pod uwagę nie wziąłem. No dobra, ofiarę trzeba przyjąć, tu nie mam wyjścia. Na szczęście nie ma szacha, ale skoczek wchodzi, dobrze. Skoczek wchodzi, tutaj grozi. Tak chyba trzeba zagrać. O, powiem szczerze, mój przeciwnik mnie tu bardzo zaskoczył i to chyba na plus dla niego, bo jeszcze taki ruch grozi. Mogę tak zagrać, obronić i hetmanem tu. Tylko czy to spełnia dobrą rolę? No, ładnie mi kopnął. Może jeszcze taki w ogóle ruch wykonać, chociaż otworzy się linia, ale to wszystko jest dynamiczne. O, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawie się to. Bardzo ciekawie się to wszystko ułożyło. Jak zagram tak, to on mi wejdzie hetmanem. No, Krzysztof, musisz przejść do poważnej obrony. Zastanawiam się nad tym ruchem. Bo jeżeli on zagra tak, to. Zawsze mam taki ruch i tu będę atakował.
Chyba tak, chociaż jeszcze tutaj jest szach. No dobra, z tym szachem trzeba się pogodzić. Bronię tutaj. Jeżeli będzie szach, to król C7 po prostu będę atakował i zobaczymy, co on z tym fantem zrobi. Tylko małą pułapkę też na niego zostawiam, jeżeli on zagra tak. Bo jeżeli tak, to tu, jeżeli dobrze patrzę. Wieża już broni tego pionka, to jest ważne, żeby bronić tego piona, bo jak wejdzie hetman, to nie będzie go atakował. Im mniej figur teraz na szachownicy się pojawi, tym lepiej. Okej, okay, no dobra. Przeczucie mówi mi, że może być dobrze w tej sytuacji. Jeszcze fajne jest to, że ta wieża nie może wejść na C1 i wzmocnić ataku na C6. Hetman wszedł. Dobra, teraz mi świta coś takiego, że palnąć najpierw tu, tu zawsze to wybije. Dobra, najpierw zbiję skoczka. Wiem, że skoczek na bandzie może nie jest tam super atrakcyjny, ale z tempem chcę połączyć po prostu wieżę. Aha, on może mi tu wtrącić, tego nie wziąłem pod uwagę. Ale król tutaj, on tutaj. Tutaj, no dzisiaj trochę mniej widzę. Dobra, ale tak nie poszło. I teraz chyba tak, chociaż widzę, że wieża może wejść, ale ja wejdę tu, a on da szacha. Dobra. To się robi niebezpiecznie. Będę musiał tą jakość zwrócić. Jestem na to przygotowany, oczywiście. Ale bardzo chcę zagrać ten ruch. A chwila, jak ja tutaj zagram i on zagra tak, to ja zbijam tu. On nie może wejść wieżą, bo dostanie mata praktycznie. Znaczy hetman się zasłoni, ale to jest równoznaczne z porażką białymi. Tutaj chyba wchodzi. Jeżeli on zbije, ja zbiję, on tu, ja tu, no i żyjemy. Dobra, zbijam. On może oczywiście zbić hetmanem dosyć sprytnie, nie mogę odbić, bo tutaj jest odbicie, zostanie z figurą więcej, więc jak zbije hetman, dobra, no to to uprościł grę, no to to jest dla mnie spoko. I wieża C8. To teraz żyjemy, bo jeżeli on tak, to ja po prostu tutaj, ta wymiana jest korzystna, będę miał. Aha, w pionkach będzie porówno, ale te zdwojone pionki będą miały znaczenie. No to teraz jest spoko. Pozycja jest spoko. Do ustabilizowania. Okej, okay, on oczywiście tutaj coś atakuje. Ważne, żeby król stał sobie na czarnym polu, jeżeli jest taka możliwość. Póki co tak mogę chyba zagrać. Tak zagram. On może dać szacha, ja tu, on tu. Ja tu, on pojawi się tu. Zagram wtedy wieżą, jak da szacha, a tu może wziąć pionka. A dobra, pomyślę jeszcze. No tak muszę, on zagra tak i chyba tutaj mimo wszystko zagram. Goniec nie da szacha, on się może przestawić, ale ja też będę miał jakąś opcję obrony. Muszę się zastanowić tak. Znaczy zawsze mogę A6 zagrać i po prostu pójść tutaj. Tu, on zagra tu. Ja mogę tak, ale tego nie chcę. No dobra, niech będzie tutaj królem. Trochę ryzykownie, bo on tak, a ja nie mogę tutaj, bo widzę, że hetman broni. Ale mogę po prostu zagrać tak sobie. On da szacha, ja zagram królem, on tutaj będzie mnie męczył. A wtedy hetman i... A, to nie jest takie proste. No jeżeli znajdzie goniec D1, to będzie miał inicjatywę. Nie, nie zagrał. A to ciekawe. No to teraz spróbujemy tak. Spróbujemy wymienić. Szacha tutaj już nie ma. A zagram sobie potem gońcem tu i będę wszystko trzymał. Jeżeli goniec stanie tutaj, a w ogóle jak stanie tutaj, to będzie ekstra. Dobra, on próbuje tutaj mnie tylko pionka wziąć. Skubaniutki. No tak, to nie jest łatwe jeszcze takie do końca. A tu... Tutaj goniec na F3. Tutaj. Dobra, muszę chyba tak. Muszę w ten sposób. A potem tak spróbować. No, król może mieć problem. Znaczy, król jakby stał gdzieś sobie w tym rogu, to by było o wiele lepiej. No, ale nie stoi. Więc trzeba sobie z tym poradzić. Tak. Ha, chwila. Tu trzeba uważać. Ale tak. Hetman odejdzie. Ja zdążę zagrać tak i tak. OK, E5. Jak się uda ustawić gońca na C6, to już będzie dobrze.
O, partie się robią już ciekawe. Dobra, tak. Tak, jeżeli on tu, to się zasłaniam. I może nastąpić po prostu wymiana. Jeżeli dojdzie na przykład do wieżówki, to będę miał lepiej, bo są cztery pionki na jednym skrzydle przeciwko trzem pionom, a ten jeden pion przeciwko dwóm, które tak naprawdę mogą być traktowane jako jeden, teoretycznie oczywiście. Bo w końcówce pionkowej to na pewno wygrywam czarnymi. No ale obronę trzeba trzymać. Czasami taki ruch nie działa, bo byłoby wybicie, jeśli ten goniec stąd by ruszył, oczywiście na E4. No i tutaj, jeżeli ustawię już tak gońca, ok, tutaj to już muszę tak zagrać szybko. Nawet nie ma się co zastanawiać. Prawdopodobnie to może być remis, ale muszę wybić, nie mam wyjścia. I król. Jeżeli bym zagrał tak, to bym. Okej, mamy hetmanówkę. Muszę tutaj od tych szachów bardzo uciekać. Okej, on będzie pewnie szachował. Ja spróbuję jakoś sprytnie przejść. O, tutaj zagrał. A no to dobra, H6. Hetman broni jedynego pionka. Okej. Dobra, królem sobie mogę wędrować. Oczywiście wymiana hetmanów jest dla mnie korzystna. O! Będzie walka. Będzie walka. Dobra, przejdę królem. W ogóle hetmanówki są trudne. Tutaj nie ma jakichś takich super twardych reguł. Tutaj niestety trzeba po prostu liczyć warianty. Stety albo i niestety. Bo teraz tak, chyba tak sobie zagram, tędy przejdę. Dobra, tak zrobimy. Tego króla trochę ustabilizuje. Przeciwnik na to pozwala. Chociaż nie, bo on zagra z powrotem tu. Ale ja będę mógł wtedy poszaleć. O, też musi to pod uwagę brać. Moim celem jest zagranie tutaj królem i schowanie tego króla troszkę. Wbrew pozorom, tym królem teraz do centrum tak mocno też iść nie, chyba nie wolno. Choć jeszcze taki ruch istnieje, żeby króla tutaj wstawić i tam ewentualnie sobie wejść. Coś takiego. Bo pionki muszą pomagać tutaj hetmanowi w realizacji. No, to nie jest proste. Czasem się szybko wygrywa, czasem się szybko przegrywa, jak się popełnia błędy, a czasem jest taka walka, jak na załączonym obrazku. No zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Sam jestem ciekawy. Ale tutaj, aha, bo tutaj czas też bierze górę. Tu już przeciwnik ma mniej niż 3 minuty. To już będzie się działo. Okej, chyba tak sobie zaplanowałem. Już nie chciałbym tutaj otwierać za bardzo, ale chyba to działa. Bo tutaj królem sobie przejdę. Król ma trochę oddechu. Ten król tutaj zagrał, nie wiem w sumie po co. Jeżeli na przykład tak, to tutaj spróbujemy wymienić, ale on może podejść królem. Jak zbije tu to pionek, no właśnie. Może dlatego też, chociaż taki ruch nie bardzo kusi. Ale on zagrał po prostu tak. No dobra, mogę tak zagrać, ja nie muszę wymieniać hetmanów. On zagra tu, ja zagram tu królem. Jeżeli on zagra tak. Zawsze mam szacha, mogę zawsze zagrać na D7 i wszystko bronić dookoła. Zbił? No to nie, to mam chyba wygraną. Tak mi się wydaje. No, opozycja jest konieczna. Czy on mnie tutaj wytępuje? Pytanie, czy iść pionkiem tu, czy tu. No dobra, to są właśnie pionkówki. To jest kwestia, czy on mnie wytępuje. Zagram tak, to będzie miał tylko jedno tempo. Dobra, gram tak. Mam nadzieję, że to jest dobry ruch. Tutaj oczywiście jakby było więcej czasu, to trzeba było się zastanowić, ale A5. Dokładnie tak. Spróbuję zyskać tempo po prostu. Tak, bo jeszcze mam taki ruch za chwilę. On zagra tak. Może ten ruch był dokładniejszy. Muszę tak spróbować wymienić. Taki ruch będzie groził. Potem tak. Pionkówka, no właśnie. To jest to, król jego jest wyżej.
To może decydować. Powiem szczerze, nie jestem przekonany właśnie co do tej pionkówki, czy to jest faktycznie wygrana. No, to nie jest takie proste, żeby to szybko ocenić, ale teoretycznie powinna być. Bicie, bicie, tu tempo. On tu i tu tempo. On tu i łapie go na opozycji. Dobra. Chyba to działa. Tak, on tu musi. To jest właśnie o to, żeby zyskać tu tempo tymi pionkami. No dobra, no to... To tak po prostu, nawet nie muszę iść na opozycję, bo moim celem jest teraz zagranie tutaj. No i wyrobię sobie wolnego pionka. To teraz ok. No i tutaj, do tego pionka zmierzam. Tu, 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 wygrywam. No ważne, podciągnięcie pionków, to było dosyć istotne. Okej, mamy to. Odcinamy tutaj oczywiście. No i teraz maszerujemy pionkiem. Wystarczy hetmanem się schować do rogu i to jest wygrana. Podchodzimy królem. Takie najprostsze oczywiście. Jak mamy mało czasu, to hetman do rogu i tutaj zawsze wytępujemy. Przeciwnik dał przyjemność dania mu mata. Dobrze, moi drodzy, dwie, myślę, że spoko partie. Jedna ostra, druga taka właśnie z realizacją. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki serdeczne za wszystkie łapki. Przypominam o szachowo.pl. Jeżeli chcecie robić zakupy szachowe, czy szachownice, zegary i tak dalej, świetny sklep. Macie 10% zniżki na zakupy, a również jest to dla mnie wsparcie. Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć.